To jest nasz wóz cygański numer 2. Opowiem o nim trochę i opowiem o wozie numer 1. Wóz numer 1 to był wóz, który ja pamiętam z wczesnego dzieciństwa. Był podobny trochę do tego, ale inny. To było takie przedłużenie domu. Zdarzało nam się, że goście przyjeżdżający nocowali w tym wozie, a ja zawsze chętnie się w nim bawiłam. Można zajrzeć do środka, jest tu miejsce do spania, są nawet dywany, żeby było miękko i przyjemnie. Natomiast z tyłu wozu, tam gdzie jest szafka, u nas to też jest szafka, jest to przechowalnia zabawek moich dzieci. Jest tak w pewnym nieładzie, ale przynajmniej wiadomo, gdzie tego szukać. Nie garnki, nie to, co pewnie jeździło z cyganami w czasie podróży ich taborowych, ale też jest użyteczne. No i są lusterka. Lusterka są ważne. Jak ktoś tu nocuje, pierwsza rzecz, jaką robi po wyjściu z wozu rano, to jest zagląda do lusterka. Nie ma łazienki, więc zanim dojdzie do łazienki, to sprawdza, czy może się pokazać. Moje dzieciństwo było fajne. Było w dużej części w lesie właśnie. Spędzałam mnóstwo czasu, nie tylko wakacje. Zanim poszłam do szkoły, bywało, że pół roku, a nawet dłużej siedzieliśmy w naszym leśnym domu, w Cyganówce, bo tak tata nazwał nasz dom. I przyjeżdżali różni ludzie, przyjeżdżało dużo gości, przyjeżdżało dużo Cyganów. Dla mnie to był po prostu mój normalny świat, moje otoczenie, właściwie rodzina. Ja będąc małą dziewczynką, nie wiedziałam, że na przykład mówi się do starszyzny cygańskiej wujku, ciociu z powodu szacunku i mówiłam, bo uważam, że to jest moja rodzina. Tak mówiłam do Edwarda Dębickiego, tak mówiłam do Randi, tak mówiłam do Masia Kwieka. Tak się z nimi czułam. Oni po prostu byli. Patrzę, czy jest tu zdjęcie tego mojego wozu z dzieciństwa. Nie jestem pewna. Chyba nie. Ale jest zdjęcie wujka Masia i cioci Randi właśnie. Tacy, jakich pamiętam z dzieciństwa mniej więcej, którzy śpiewali piosenki ze słowami taty albo mojej mamy. I myślę, że tata właśnie kojarzy się wielu ludziom z piosenką Jadą wozy kolorowe. Są jeszcze inni, którzy pamiętają gałązkę z drzewa słońca. To jest zbiór baśni cygańskich, inspirowanych właśnie opowieściami cyganów. Które to baśnie tata napisał bardzo wiele lat temu. To jest najczęściej wznawiana jego książka. Zawsze, kiedy zabierał się za coś, to zawsze robił to niezwykle rzetelnie, bardzo dokładnie, z dużą precyzją, taką dbałością o szczegóły. Wchodził w to całym sobą. Nie zajmował się rzeczami, które go nie obchodziły. Nigdy nie robił nic, bo należało tak zrobić, bo może warto byłoby tak zrobić. Jeśli wchodził w jakiś temat, to dlatego, że to go rzeczywiście autentycznie do imentu wciągało. I taką dziedziną była cygańszczyzna, ale również Bruno Schulz, ale również pozostali dwaj jego mistrzowie, to znaczy Bolesław Leśmian, poeta, i Witold Wojtkiewicz, malarz, któremu poświęcił też książkę i wiele lat swojej pracy poszukiwawczej. A jeśli chodzi o cyganów, to nie jest tak, że on się zainteresował tym jako dorosły człowiek. Zawsze mówił, że fascynowały go tabory cygańskie, które widywał jako dziecko, jeszcze przed wojną. No było to doświadczenie wielu ludzi tego pokolenia, bo Cyganie wówczas jeszcze wędrowali, można ich było zobaczyć, można było zobaczyć obozowiska, można się było zetknąć bliżej niż teraz. No ale zwykle pozostawało to tylko takim doświadczeniem obserwatora, a tata drążył i już w czasie okupacji szukał informacji, skupował książki jakieś po antykwariatach. Ciekawiło go to pomimo sytuacji dookolnej, wojennej. I potem w okresie powojennym, kiedy ukrywał się przed bezpieką,
mówił o tym, że próbowano go zwerbować, przesłuchiwać, zrobić z niego informatora służb w związku z jego też działalnością wojenną, krótko mówiąc, uczestnictwie w Armii Krajowej. Uciekł do Cyganów. Trafił, został przyjęty, pozostał w tym taborze przez około 2 lata, zaprzyjaźnił się i obserwował, i pisał, i robił notatki, ale to nie jest tak, że pierwszą wiedzę o języku, w ogóle o cygańszczyźnie on czerpał z tego swojego pobytu w taborze. On już sporo wiedział wcześniej. No i ogromnie go poruszyła kwestia zagłady Cyganów. Właściwie chyba można powiedzieć, że był pierwszym człowiekiem, który tak się nad tym pochylił i tyle poświęcił temu uwagi i pisał o tym po prostu w swoich książkach. Właśnie dzięki temu, że był tak blisko, miał sposobność i poznać lepiej język i dowiedzieć się takich różnych rzeczy, o których w ogóle się nie myśli, nie myślało też wtedy przy okazji w ogóle tematu cygańszczyzny. To się kojarzyło z ogniskiem, z wróżką cygańską, może z graniem na przykład w jakiejś knajpie, no tak bardzo, bardzo powierzchownie, a on pierwszy raz, można powiedzieć, przedstawił ludziom spoza samego środowiska cygańskiego obyczajowość w taki sposób, żeby można było to zrozumieć, żeby ludzie chcieli to zrozumieć, żeby zobaczyli, że ta inność nie jest zagrażająca, tylko jest jakaś, z czegoś wynika i można to oswoić. Można zobaczyć, że po prostu mamy obok siebie też pewną inność. Nie mówił, że okej, jesteś inny, ja to zaakceptuję pod warunkiem, że będziesz robił tak, jak ja uważam, że jest dobrze. Dawał prawo gdzieś osobiście do tego, żeby każdy człowiek był sobą. Ze swoimi obyczajami, ze swoją kulturą, ze swoją innością. I to jest to, o czym się teraz mówi więcej, ale wtedy się specjalnie nie mówiło. Jeśli coś było inne niż moje, to należało raczej tego unikać, tego się bać, ewentualnie przekonać, że należy postępować tak jak ja, bo ja wiem, jak jest dobrze. Tata nigdy nie twierdził, że wie, jak jest dobrze. Tata zawsze mówił, że wszystko, co robił, chociaż poświęcał się temu całkowicie i bezgranicznie i poświęcał lata pracy, czyli i badaniom nad Szulcem i Wojtkiewiczowi, no i oczywiście wszelkim sprawom cygańskim, że to są wszystko tematy oboczne, że on to robi wtedy, kiedy nie pisze wierszy, że poezja jest dla niego naczelna i no i że to jest oś i to jest cel główny. Ktoś go pytał, dlaczego jego nie ma w tej poezji, dlaczego on się ukrywa, dlaczego on nie mówi o sobie bezpośrednio. On mówi, ależ ja jestem cały w tej poezji, to jest właśnie mój sposób, moje pamiętniki, mój sposób mówienia o tym, co ja czuję, co ja myślę o świecie. Ale jednak zawsze wokół były te wszystkie inne materiały potrzebne do innych zagadnień, którymi się zajmował, a ponieważ tych zagadnień była cała masa, więc i materiałów było mnóstwo. I w pewnym momencie, nie wiem, który to był rok, ale ja byłam nastolatką, podjął decyzję, że sprawy cygańskie zamyka, że kończy i że porządkuje materiały, które ma i że przesyła do Gorzowa Wielkopolskiego. I pamiętam, jak mu pomagałam robić te porządki, pakować do pudeł. I tych pudeł było ileś i wysyłał do archiwum w Gorzowie te materiały. Na znak rozumiem, że to jest jakoś etap zamknięty. Bardzo ważnym elementem tej twórczości były tłumaczenia. Zawsze mówił, że dobrym tłumaczem poezji może być poeta. I wcale nie musi znać świetnie tego języka, z którego tłumaczy. Często korzystał z dosłownych tłumaczeń filologicznych innych osób. Tłumaczył i poezję rumuńską, i poezję żydowską z jidysz. No a w przypadku Papuszy, to znał trochę cygański, co mu pomagało. Papusza umiała zapisać, co było ewenementem, swoje pieśni po polsku też.
częściowo i tak jak nad tym pracował, to starał się oddać ducha tej poezji, znając papusze, znając warunki, znając klimat cygański, żeby to było. Niektórzy mówią, no dobrze, no a gdyby tak przetłumaczyć dosłownie, to by było bliższe temu. Są zresztą różni badacze, którzy się zajmują papuszą i mówią, no Ficowski tutaj trochę podkoloryzował, Ficowski napisał swoje wiersze, to nie jest papusza. To jest papusza. Ja myślę, że nikt bardziej niż on nie dbał o to, żeby to było jak najbliższe jej właśnie, temu, co ona chciała przekazać, a nie mogła do końca użyć takich słów, takiej formy, ponieważ no, nie miała takiego zakresu po prostu posługiwania się językiem. Natomiast porozumienie między nimi to było takie, mam poczucie, porozumienie dwojga poetów. Przyjaźń taka na poziomie ludzkim i na poziomie takiej wrażliwości artystycznej, poetyckiej. Myślę, że to mu się świetnie udało. Po latach, kiedy powstał film o papuszy, byłam na pierwszym pokazie i tam poznałam wnuczkę papuszy. I pomyślałam sobie, że coś w tym jest niezwykłego, że Jerzy Ficowski gdzieś patrzy na to z góry i chyba się cieszy, bo jesteśmy w fajnych, takich bliskich relacjach. Tata ostatnie chwile swojego życia spędził tutaj, w tym domu. Umarł zresztą w tym domu. Był do ostatniej chwili tutaj, pisał, planował kolejny tomik wierszy, który no, nigdy nie powstał. I potem po jego odejściu wszyscy mówili, trzeba coś zrobić, bo on odejdzie w zapomnienie. No i o dziwo tak nie jest. Znaczy, ja się zabrałam do pracy prawie natychmiast, do pracy związanej ze wznawianiem jego książek i w ciągu pierwszych 5 lat udało mi się, żeby nie skłamać, wznowić około 20 książek różnych w kraju i za granicą. To jest bardzo dużo. Nawet czasem sobie żartowałam, że więcej mogę zrobić dla twórczości taty, niż on byłby w stanie zrobić, gdyby był. Bo właśnie był zdystansowany, bo nie szedł na różne kompromisy, bo nie chciał z różnych powodów w różnych przedsięwzięciach brać udziału. Mówiono mu, przyjdź do telewizji na przykład, powiedz o tym, co robisz. Ja nie jestem małpką, żebym się pokazywał w telewizji, ja tego nie potrzebuję. Ja nie piszę po to, żeby mnie pokazywać, ja piszę, bo uważam, że trzeba to napisać. Jak ktoś ciekaw, to niech czyta. No i teraz co się dzieje? Jest strona facebookowa Jerzy Ficowski, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Jest naprawdę obserwowana przez wielu ludzi, w tym wielu ludzi młodych. I to jest zainteresowanie inne niż było kiedyś, inne niż było za jego życia. Nie ma piosenek, nie wznawia się piosenek na przykład. Mało kto pamięta, raczej ze starszego pokolenia. Książek tych cygańskich, jeśli ktoś się nie interesuje etnografią jako taką, to też raczej już ci starsi pamiętają, ci młodsi nie. A ci młodsi bardziej sięgają po poezję, mam poczucie. I to mnie cieszy i myślę, że jego też cieszy. Też udało mi się zebrać w jednym tomie i wydać taki wybór obszerny wierszy dla dzieci, Lodorosty i Bluszczary w 2016 roku. Też jest duże zainteresowanie tą twórczością, co też jest ciekawe, bo się okazuje, że te wiersze i językowo, i pod każdym względem się tak nie zestarzały. Przecież mamy wysyp najróżniejszej literatury dla dzieci, oferta jest ogromna. Po pewnym czasie, a dokładnie w 2015 roku, czyli było to już prawie 10 lat po śmierci taty, postanowiłyśmy z mamą założyć fundację imienia Jerzego Ficowskiego. Po to, żeby dbać o tę pamięć, po to, żeby zajmować się no właśnie utrwalaniem też tego, co było dla niego ważne, żeby wspierać inicjatywy edukacyjne, kulturalne, które byłyby jemu bliskie. No gdzieś ten Jerzy Ficowski żyje. Ale to jest człowiek, który ma w swoim dorobku tak wiele i tak dużo zrobił dla kultury, że, no, że byłoby zbrodnią, żeby to gdzieś zaprzepaścić, schować do szuflady i zapomnieć.